nawet i państwa świętowania niedzieli bez handlu. Pamiętajmy, że dziś celem szatana jest oderwać nas od uczestnictwa niedzielnej przy świętej i zasiać wątpliwości, jak temu kapłanowi, w realną obecność Jezusa w konsekrowanej hostii. Są to słowa napisane do przedmowy książki Federico Bartoliego, którego autorem jest kardynał Sara, watykański prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, znany z ostatnio ukazujących się bardzo gorących, wspaniałych pozycji. A zatem Eucharystia to zbyt wielki dar, aby go nie szanować, a nie daj Boże pomniejszać w życiu Twoim, Twojej rodziny, parafii. Dlatego cenię sobie ten dar ze świadomością, że nie ma Dnia Pańskiego bez mszy świętej. Tak było w pierwszych wiekach. I jeszcze po drugie, gdy chodzi o przesłanie, oprócz mszy świętej łaską jest częsta komunia święta na drodze do wieczności. Każdemu z nas na ziemi chyli się dzień i przybywa nadchodzi wieczór. Ubywa drogi życia. Kolejka przed nami ciągle się skraca. Na naszych oczach ludzie wysiadają z pociągu. Jest to wielki dramat tej ziemi, gdyż wszyscy chcą żyć. Boją się śmierci i co dalej? Co dalej, pytają. Za nocą ziemskiej śmierci świta dzień, który nie będzie miał zachodu, tak jak dzisiaj to błękitne niebo nad naszą kolegiatą. I dlatego też Jezus dzisiaj mówi dobitnie: kto spożywa moje ciało i moją krew pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W tym świecie, który nieustannie wyprowadza nas poza nas samych, zamykając człowieka współczesnego w więzieniu dóbr zmysłowych i materialnych, czy w całkowitym pozbawieniu tego, co najważniejsze, komunia święta jest bramą do zjednoczenia z Jezusem. Ona nas przygotowuje do liturgii niebiańskiej, gdzie tam będziemy sprawować już tą wieczystą liturgię, która pozwoli nam en face, twarzą w twarz, patrzeć na Niego i miłować Go bez kresu. Kończąc, przepraszam, może zbyt przydługało mówię, ale chciałbym tak logicznie pozamykać otworzone karty mojego przemówienia. Santa Rema, Portugalia. Około 50 km od Fatimy. W połowie XIII wieku mieszkała pewna kobieta, której dni upływały w poniżeniu, smutku, bo zdradzał ją mąż i wcale się z tym nie krył. Nieszczęsna kobieta, nie mogąc już dłużej znieść udręki i upokorzenia, zwróciła się do czarownicy z prośbą o pomoc. Ta w zamian za usługę zażyczyła sobie, aby kobieta przyniosła jej konsekrowaną hostię. Miała być ona niezbędna w zażegnaniu problemu, który od lat dręczył zdradzaną kobietę. Kobieta, choć wzdrygała się przed świętokradzkim czynem, już tylko w pomocy czarownicy upatrywała ratunku dla swojego małżeństwa. Udała się do kościoła świętego Stefana, poprosiła o komunię świętą, schowała do ust pod szalem, przykrywając welon, czym prędzej opuściła kościół i pośpiesznie udała się do domu czarownicy. Po drodze jednak zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ukryta pod welonem hostia
zaczyna krwawić. Tak okwicie, że kapiące z oddalonu krople zaczęły przyciągać przechodniów. Przerażona niewiasta pobiegła do domu. Krwawiącą hostię ukryła w skrzyni swojej sypialni. Wieczorem powraca niewierny mąż. Małżonkowie zasnęli. Około północy obudziło ich w sypialni tajemnicze światło. Wydobyło się ze skrzyni. Rozjaśniło cały dom. Konsternacja. Kobieta wyznaje prawdę mężowi. A resztę nocy spędzają na modlitwie i pokucie, a później proszą o spowiedź i mąż przyjmuje komunię świętą. Wieść o tym niezwykłym zdarzeniu obiegła miasto. W uroczystej procesji krwawiąca hostia została przeniesiona do kościoła świętego Stefana. Cudowną hostię można do dziś oglądać przy okazji procesji ciała, Bożego ciała, właśnie w uroczystość. Oto, bracia i siostry, rozważyliśmy dwa dobra, jakie dzisiaj kryje ta uroczystość. Misterium, odkryliśmy prawdę, przesłanie, otrzymaliśmy łaskę zrozumienia, czym jest msza święta, komunia święta. Podsumowując, pamiętajmy, że msza święta jest naszą siłą, stąd konieczność nie tylko uczestnictwa w tej mszy świętej, to jest za małe słowo, ale współofiarowania, a więc niech to będzie też nie tylko w rytmie tygodnia, a może codziennie. Nasz pełny udział pozwala wejść w komunię z Chrystusem. To jest komunia. To jest prawdziwe Boże ciało. Na dziś i na jutro. Bracia i siostry, zapatrzeni w obecnego w hostii, a zwłaszcza wy, ty, królewski Jarosławiu, otoczony chwałą historii, kochaj nadal eucharystycznego Chrystusa, zwłaszcza, że masz tu prastarą świątynię kolegiacką, a wyrazem niech będzie komunia święta, przyjmowana nadal, jeśli to możliwe, w postawie klęczącej i na język. Jest to oznaka poddania się Bogu i wyraz dostosowania do tego królewskiego sakramentu. Takiej postawy uczą nas Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, ten biały pasterz, nasz rodak, choć jego ciało było naznaczone chorobą, jednakże nigdy nie siadał przed Najświętszym Sakramentem. Zawsze klękał. Potrzebował pomocy innych, aby uklęknąć, a potem stać. Jednakże aż do ostatnich swych dni chciał nam dać wielkie świadectwo mimo ogromu cierpienia i szacunek do Przenajświętszego Sakramentu. Oto zakonnica z Kalkuty, białe sary, przyjmuje komunię świętą, naklęcząco do ust, jak małe dziecko, które daje się karmić Bogu. Ta Matka Teresa z Kalkuty mawiała często, cytuję: kiedy jadę w świat, najbardziej zasmuca mnie, gdy widzę, jak ludzie biorą komunię do ręki. I już ostatnie słowa. Bracia i siostry, ten królewski Jarosław, do którego się wszyscy przyznajecie i stanowicie, otrzymując lokatę miejską w 1375 roku, stał się Jarosławiem, czyli stał się sławny. Nie tylko dzięki księciu Jarosławowi, ale od zarania swoich dziejów został Jarosław okryty chwałą
obecnego w Eucharystii Jezusa. Bo to wtedy powstaje święto w Kościele i niebawem za kilkanaście lat nasza wspaniała kolegiata. To właśnie w epoce Jagiellonów zaczęto obchodzić w Polsce uroczyście Boże Ciało. Wprowadził biskup Nankę, biskup krakowski w 1320 roku. I tak jest do dzisiaj. Właśnie wy to czynicie w tej dolinie Dolnego Sanu i Pogórza Rzeszowskiego. A zatem niech ten prastary, ponad sześciowiekowy gród jarosławski buduje nadal swoją sławę na Bożym Ciele. A dzisiejsze imieniny Eucharystii niech radośnie w nas trwają przez całą oktawę, a w kolegiacji przez cały rok. Dzięki Bożemu Ciału. Drogi Jezusowi Jarosławie, katolicki Jarosławie, bądź nadal wiernym miastem Bożego Ciała. I niech ci Bóg, drogi Jarosławie i całej tej ziemi i wszystkim mieszkańcom błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg zapłać.